Dzisiaj jeszcze możemy się cieszyć słonecznym niebem i brakiem opadów. Od jutra w Polsce pojawi się rozległa strefa opadów śniegu z deszczem. Szczęść Boże, wita się z Państwem Marta Peda, zapraszam na prognozę pogody. Dzisiejszą pogodę kształtował będzie wyż, na niebie pojawi się słońce i będzie ono dominować nad nielicznymi chmurami. Dodatkowo nie powinno padać, najzimniej natomiast będzie na wschodzie kraju, gdzie termometry pokażą 2-3 stopnie. Najcieplej przy zachodniej granicy, gdzie temperatura wzrośnie do 6-7 stopni na plusie. Południowy wiatr na ogół będzie słaby. Ciśnienie atmosferyczne ustabilizuje się na wysokim poziomie i osiągnie wartość 1014 hektopaskali. Warunki atmosferyczne nie będą negatywnie wpływać na nasze samopoczucie. Jutro pogoda znacznie się pogorszy. Nad obszar naszego kraju napłynie strefa opadów śniegu połączonych z deszczem. Rano popada przede wszystkim na zachodzie, w Wielkopolsce i na Pomorzu i z biegiem czasu opady te przemieszczać się będą w kierunku wschodnim i dotrą tam późnym wieczorem. Najcieplej będzie na zachodzie, gdzie temperatura wzrośnie do 8 stopni. Na pozostałym obszarze kraju będzie się wahać w granicach 2-4 stopni. Wzrośnie prędkość wiatru, który nasili odczucie chłodu. I ode mnie na teraz to już wszystko. Życzę Państwu miłego dnia. Do zobaczenia.